przedstawiciel Szkody Małopolski, Maciej Dobek, Sądu Głównego. Specjalnie dla nas przyjechał na sobotę, żeby się pojawił w Szkocie. Witamy się. Uwaga, teraz trochę proszę powagi, bo już jesteśmy na wizji. Tak. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Gdańsku. Przed naszym sądem. Dzisiaj mamy 18, każdego 18, każdego miesiąca spotykamy się tutaj, solidaryzując się z sędziami niezłomnymi. Wiemy, o kim jest mowa, sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn, który już ponad rok jest bez pracy, sędzia Morawiec. Jesteśmy tutaj dla nich, jak i również dla wszystkich sędziów, którzy bronią wolnych sądów. W Polsce. Jest tutaj grupa aktywistów. Tu jest trochę trudno robić relacje, bo nie mam mikrofonu. Ale postaram się może odwrócić kamerę w drugą stronę i będzie lepiej. Dzień dobry. Małgosia, co cię skłoniło, żeby tutaj o tak wczesnej godzinie się stanąć? Jesteśmy razem. To mnie skłoniło, że po pierwsze, jeżeli ktoś jest represjonowany systemowo przez państwo, to ja uważam, że trzeba stanąć w jego obronie. To jest raz. A druga sprawa, jestem właściwie ważniejsza, jestem tu przede wszystkim ze względu na siebie i innych zwykłych obywateli, bo sądy to nie jest sprawa sędziów, czy prokuratorów, czy adwokatów, tylko to jest sprawa nasza i jeżeli nie będzie niezależnych sądów, to cierpieć na tym będziemy my, obywatele. Dzięki, dziękuję bardzo. Czyli te poranne wstawanie nie było jakimś wielkim utrudnieniem dla ciebie, bo jesteś już tutaj od której godziny? Od 8.15. Czy jacyś sędziowie już przychodzili? To znaczy tutaj cały czas w sumie przychodzą sędziowie, przychodzą adwokaci. W ogóle jest bardzo duży ruch. Ja nawet nie miałam takiej świadomości, bo normalnie raczej nie bywam o takich godzinach na szczęście w sądzie. To przynajmniej na razie. Natomiast nawet mnie to zdziwiło, że jest taki ruch w sądzie o tej porze. Proszę. Dzięki bardzo. Ja w tą stronę tutaj podejdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Może powiecie coś, dlaczego tutaj stanęliście dzisiaj o tak wczesnej porze? 18 każdego miesiąca to protest sędziów żądający przywrócenia do pracy ich trzech kolegów. Beaty Morawiec, Igora Tulej i Pawła Juszczyszyna. Więc my jako organizacja, jako stowarzyszenie nie możemy tego odpuścić, ponieważ od samego początku... Chyba się nie zapytałam, jak się nazywasz, z jakiej organizacji jesteś. Ojoj, wideokot pyta się kot, z jakiej jesteśmy organizacji. Jesteśmy z Komitetu Obrony Demokracji i już od grudnia 2015 walczymy o praworządność i o to, żeby w Polsce funkcjonowało normalne prawo i normalna sprawiedliwość dla obywateli. Po prostu nie można tego odpuścić. Nie może być tak, że nieistniejące organy Sądu Najwyższego, jakim jest Izba Dyscyplinarna, decydują o losie i życiu tak naprawdę ludzi, którzy od wielu lat są w sądach, pracują w sądach i są dobrymi sędziami. I nagle okazuje się, że podpadli władzy i ta władza ich w sposób z premedytacją niszczy. Paweł Juszczyszyn od roku, od momentu, kiedy został zawieszony i kiedy została na niego nałożona kara jednego, znaczy pieniędzy, kara finansowa, nie miał żadnej sprawy. Więc teraz jest czas, żeby upomnieć się o niego, żeby chociażby postępowania, które mają się toczyć przez Izbę Dyscyplinarną, były po prostu szybsze, żeby coś się działo, bo to nie może być tak, że człowiek jest zawieszony, chce wrócić do pracy, a nie ma takiej możliwości. Fajnie, że dzisiaj w Gdańsku jest z nami
Maciej Dudek, przyjechał do nas z Krakowa. Cześć. Więc jest również z kodu małopolskiego, od kodu i to oddział małopolski na pewno coś też fajnego powie. No, sytuacja, w której sędziowie są wyłączani z orzekania i odbiera im się możliwość pracy z powodu wyroków, jakie wygłaszają, jest sytuacją niedopuszczalną i nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tą sprawą. I naszym zadaniem jest przypominanie o tym na co dzień i każdego miesiąca. Musimy wykonywać tą mrówczą pracę i być tym sumieniem, które mówi jak daleko, jak bardzo zniszczyliśmy naszą praworządność. Cieszę się, że mogłem tutaj odwiedzić Gdańsk, jako że jestem właśnie z Krakowa i też sprawy sędziów krakowskich są mi bardzo bliskie. Pani sędzia Beata Morawiec jest również jedną z ofiar walki politycznej w Polsce. Sądy w Krakowie też padły ofiarą gwałtownych przejęć i wymiany prezesów sądów i tak dalej. I mam nadzieję, że to nasze stanie przyniesie w przeciągu kilku miesięcy i lat oczekiwane rezultaty, że nasze społeczeństwo nie uśnie, tylko będzie cały czas się domagać przywrócenia praworządności i konstytucji w Polsce. I tego życzę wszystkim nam sobie i Państwu również. Dziękuję bardzo, dziękuję. Cześć Mirek. Cześć. Czy sędziowie dostrzegają Waszą obecność i czy uważasz, że dodaje im to otuchy? Tak, dostrzegają. Wchodzą tutaj do sądu i nas pozdrawiają. Niektórzy, ja widzę, jak widzisz teraz w tej chwili, tak, niektórzy nam dziękują. Myślę, że na pewno dodaje im otuchy, bo są w bardzo ciężkiej sytuacji. No, idą na zderzenie z aparatem państwa, który jest o wiele silniejszy, ryzykują swoją karierę zawodową, nie mają stopnia także ich życie osobiste. Mogliby się, że tak powiem, dobrze ustawić, wykonując potulnie polecenia władzy, a tego nie robią. No i myślę, że jest dla nich bardzo ważne, żeby czuli wsparcie po prostu, że nie są sami w tym, że inni, nie wszyscy, ale wielu z nas to rozumie. Jak długo będziecie planowali tą akcję, czyli do skutku, aż zostaną przywróceni do pracy? Tak, no przywrócenie do pracy tych najbardziej prześladowanych sędziów, jak Igor Tuleja, czy sędzia Morawiec, czy Paweł Juszczyszyn, no jest tylko częścią większej sprawy, jaką jest zdemolowanie systemu prawnego w Polsce poprzez obsadzenie najważniejszych instytucji nominatami władzy politycznej i będziemy tak długo stali tu czy gdzie indziej, aż to się nie zmieni. Dzięki, dziękuję bardzo. Jak widzicie, pełna determinacja osób zgromadzonych dzisiaj przed sądem. Będą tutaj tak długo stali, aż każdego 18 miesiąca, żebyście nie myśleli, że będą tutaj stali już na wieki. Będą tutaj stali każdego 18, więc jeśli w przyszłym miesiącu będziecie chcieli się tutaj do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszam. Wspieramy sędziów niezależnych, sędziów niezłomnych. Pozdrawiamy wszystkich z Gdańska. Będziemy tutaj stać do godziny 10. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.